Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne zdania z cyklu darmowych kodów petycji. Tym razem Filip wysłał do mnie następującego maila. Witam, jestem na półmetku drugiej klasy liceum. Kończę dział równania i nierówności wymierne, funkcje wymierne. Mam problem ze związaniem zadań z parametrem m w nierównościach wymiernych. Jakbym nie próbował, wynik zawsze wychodzi mi niepoprawny. Mógłby Pan wykonać ze dwa zadania, które wysłałem dla przykładu, pokazać, jak się wykonuje tego typu zadania, co robię źle. Z góry dziękuję, Filip. Filip, nie ma problemu, zaraz Ci zrobię jakieś dwa zadania. Jedno zresztą widzisz, które zrobię. Żaden problem. Dobra. Czyli mamy sobie takie zadanie. Zanim oczywiście zacznę robić to zadanie, jeżeli podoba Ci się to, co robię, śmiało daj łapkę w górę. I oczywiście, jeżeli masz osobę, która ma problemy z matematyką, a uważasz, że fajnie tłumaczy matematykę, to śmiało możesz mu podesłać link do mojego kanału. A co? Dobra. Pierwsza podstawowa rzecz, jaką mamy, jeżeli rozwiązujemy równania wymierne, to jak ja to mówię, trzeba sprawdzić dziedzinę tego równania. Po lewej stronie jest ułamek, po prawej stronie jest ułamek. Czyli to, co w mianowniku, czyli nasze m, na pewno nie może być zerem, bo przez 0 się nie dzieli. Oraz to, co w mianowniku, czyli x plus 2, również musi być różne od 0. Jak dwójkę przeniosę na drugą stronę, to wyjdzie, że x jest różne od minus 2. Czyli ja sobie tu też to zapiszę, że x nie może być minus 2. To sobie skasuję, bo jest nam już niepotrzebne. Dobra, lecimy. Przepiszę sobie to równanie, czyli mamy tak. X minus 2 przez m równa się 2x minus m przez x plus 2. I teraz w jaki sposób rozwiążemy sobie to równanie? Ponieważ po lewej stronie jest ułamek, tylko ułamek i nic więcej, po prawej stronie też jest tylko ułamek, a nie ma na przykład jeszcze, nie wiem, plus 1 powiedzmy, czy tam czegoś, to możemy, skoro po lewej stronie równania jest ułamek i po prawej stronie równania jest ułamek, możemy sobie to wymnożyć na krzyż z proporcji. Czyli x minus 2 wymnożymy sobie z x plus 2. X minus 2. X plus 2. I tak samo wymnożymy pozostałe. Czyli m razy po przekątnej 2x minus m. I liczymy. Po lewej stronie jest oczywiście wzór skróconego mnożenia a minus b razy a plus b. To jest a kwadrat minus b kwadrat. Czyli pierwsza liczba do kwadratu, x do kwadratu, to jest x kwadrat minus druga liczba do kwadratu, czyli 2 do kwadratu, to jest oczywiście 4. Tu mnożymy m razy 2x, to jest 2mx. M razy minus m, to jest minus m kwadrat. Przeniesiemy sobie to wszystko na lewą stronę i otrzymujemy x kwadrat minus 2mx minus 4 plus m kwadrat. I to się równa 0. Tak? Ponieważ tu oczywiście odjęliśmy 2mx i dodaliśmy m kwadrat. Dobra. Jak widzicie, powstało nam tutaj równanie kwadratowe. Równanie kwadratowe, którym a równa się 1, b równa się 2 minus 2m i c równa się minus 4 plus m kwadrat. I teraz tak, z tego równania wymiernego przeszliśmy do równania kwadratowego, które musimy sprawdzić, kiedy ono ma dwa rozwiązania. A równanie kwadratowe ma dwa różne rozwiązania, gdy delta jest oczywiście większa od 0. Tak? Bo wtedy ma x1 i x2. No to liczymy w takim razie. Delta to jest oczywiście b kwadrat minus 4ac, czyli mamy minus 2m do kwadratu, to jest 4m kwadrat, minus 4 razy 1 to jest minus 4, albo dobra, zapiszemy to, minus 4 razy c, czyli minus 4 plus m kwadrat. Czyli nasza delta równa się 4m kwadrat minus plus. Minus 4 razy minus 4 to jest 16. Minus 4 razy m kwadrat to jest minus 4
m kwadrat. M kwadraty się oczywiście elegancko skrócą, no i wyjdzie nam 16. Skoro delta wyszła 16, to oczywiście musimy policzyć mx1 i x2. Pytacie się dlaczego? Przecież zawsze, jeżeli delta jest większa od zera, to rozwiązanie ma, to równanie ma dwa miejsca zerowe. Czyli można by było stwierdzić teoretycznie, że w takim razie nasze m to mają być wszystkie liczby rzeczywiste z wyrzuceniem tego zera, prawda? Ale to będzie za mało, dlatego że nasze rozwiązania oprócz tego nie mogą być minus dwójką, czyli zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. Liczymy sobie x1 i x2, czyli pierwiastek z delty plus pierwiastek z 16, czyli oczywiście czwóreczka. Liczymy sobie x1. Może ja sobie zrobię tu miejsce. To niepotrzebne, to niepotrzebne. Dobra, to sobie skasuję. Przypominam wzór, że x1 to jest minus b minus pierwiastek z delta przez 2 razy a, tak? Czyli minus b, czyli minus minus 2m, to będzie 2m. Odjąć pierwiastek z delty, czyli czwóreczka. I to jest podzielone przez 2 razy a, czyli 2 razy 1, czyli 2. Dwójka przed nawias, czyli zostaje m minus 2 przez 2. Dwójeczki się skracają i powstało nam, że to wynosi m minus 2. x2 będzie bardzo podobne, czyli minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, to jest nasz wzór. No i podstawiamy, różnica będzie taka, że skoro tu była minus delta, tu jest plus delta, tu będzie plus 4. 2m plus 4 przez 2 i znowu możemy dwójeczkę przed nawias. I skracamy. Żebyście tu czasem nie skrócili tego z tym, bo to jest błąd, ponieważ nie wolno skracać tak ułamków jak licznik lub mianownik przy zdecydowaniu lub odejmowaniu. Dobra, czyli zostaje nam m plus 2. No i teraz powiecie, no dobra, to po co ja to liczyłem? Ano po to liczyłem. No dobra, zmienimy tylko kolorek. Ponieważ teoretycznie właśnie to są nasze dwa rozwiązania. Tak, to jest x1 i to jest x2. Czyli zauważcie, że x był, nie może być minus dwójką, bo to na początku odrzuciliśmy. To znaczy, że moje m minus 2 nie może być tą minus dwójką. Czyli jeżeli dodam sobie 2, tak, bo tu jest minus 2, to wyjdzie mi, sorry, że m nie może być zerem, ale to założenie już mieliśmy tu. A jeżeli postawimy do drugiego, że m plus 2 jest różne 2, tak? Sorry, wróć, minus 2. I znowu odejmiemy sobie dwójkę tym razem, żeby ją przenieść na tą stronę, no to m nie może być minus czwórką. To jest nasze jedno rozwiązanie. To jest nasze drugie rozwiązanie. Żeby to jeszcze jakoś ładniej wyglądało, to możemy napisać, że m należy do wszystkich liczb rzeczywistych z wyrzuceniem minus czwórki, no i oczywiście zera. Mam nadzieję, że kamerka nie zasłoniła. Czyli taka mała uwaga, bo pisałeś, że masz często błąd w tym, że gdzieś tam coś gubisz, coś nie wychodzi. Każdy warunek, który zapiszecie na samym początku, ale to dosłownie każdy, czyli oprócz tego, że m jest różne od zera i oprócz tego, że x, właśnie ten drugi warunek, że x jest różny minus 2, na to też trzeba bardzo zwracać uwagę. Z tej prostej przyczyny, że jak widzicie, gdybyśmy tego warunku nie uwzględnili, bo stwierdzilibyśmy przecież i tak liczymy m, to bym zgubił to jedno rozwiązanie. Napisałem tylko, że m należy do rzeczywistych z wyrzuceniem samego zera, a jeszcze minus czwórka nie może być. Bo zobaczcie jeszcze jedno. Tu jest 2x minus m, czyli będzie 2x minus minus 4, czyli będzie 2x plus 4. Jak wyciągniecie dwójkę przed, to będzie 2 razy x plus 2 i te 2 razy x plus 2 skróci się z tym x plus 2 i tu będzie po prostu dwójka po prawej stronie. Czyli nie będziecie mieć w ogóle równania kwadratowego. A jak nie ma równania kwadratowego, tylko sama liniówka,
no to zapomnijcie o tym, żeby mieć dwa do związania. Ok? Tyle. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Zrobię jeszcze jedno dla Ciebie zadanie, jakieś takie może trudniejsze, albo takie podobne. No i tyle, nie? Łapki w górę, jak się podoba. Na razie.